Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 Noc w Brukach pod tytułem Mroczny Legion. W poprzednim odcinku walczyliśmy w klasztorze z panem cienia Setem, jeżeli dobrze pamiętam jego imię. No i udało nam się w sumie z niego wyciągnąć smoczy nóż, który w sumie możemy założyć i bardzo ładnie wygląda i też się ładnie świeci. Poza tym Boży Gniew, 30 punktów siły jeszcze nam na to brakuje. To wyglądało jak szpon Beliara kiedyś. I jeszcze zbrojka, pancerz wojownika Inosa, po 110 wszystkiego. No i żeby odnaleźć ostatni przedmiot do magicznej zbrojki, piąty przedmiot, musimy udać się na Irdorat. Jeśli Jorgen jest na statku, mógłby tam ze mną popłynąć. Więc będziemy musieli się przedostać przez miasto, przez Korinis, przez orków. I może być ciekawie, ale mamy punktów nauki 31. Idziemy na górę. Gorn, jeżeli dobrze pamiętam, uczył nas siły. Nauczymy się za te wszystkie punkty nauki tej siły. Oczywiście. I kurde, mi się teraz przypomniało. Przecież w Górniczej Dolinie był gościu, który handlował, a tam miał potki na siłę. I chyba będzie nam on potrzebny teraz. Dobra, ale na początku. Siła na maksa. Tyle, ile tam możemy. Tyle, ile mamy w sumie punktów. Dobra. Ten jeden punkt mi zostanie. Niestety nawet jednego się nie mogę nauczyć, no bo już jest jeden za dwa. Także spoko. Mamy siły 55. Brakuje nam 15. No to już będzie, zobaczcie, 210 obrażeń. To jest na pewno przydatne, nie? Także będzie to obowiązkowe. 210 obrażeń, jeżeli chodzi o poziom. W sumie troszkę... Niedużo nam brakuje do 10, tak to byśmy mieli punkty nauki, bo musimy wbić 15 siły, czyli będzie 3, 6, 9, 12, 5 potek muszę kupić w takim razie. A potka jedna 800? Czy 500? Załóżmy, że 800, to 4000. Ile mam mieszków? Dużo. Otwieramy. Kurde. Wiem, że gdzieś też było, nie wiem, czy to był jakiś union, czy coś, ale takie właśnie szybkie otwieranie, nie? No bo nie musiałbym klikać jednocześnie, żeby mi wszystkie naraz jakby otworzyło, to by było spoko. Ale druga sprawa jest taka, że można również uczyć się kręgów magii. I no za bardzo z tymi runami nie wiem do końca jak jest, ale... Kurde, no nie wiem, no chciałbym też to sprawdzić, nie? Sorry ogólnie za te psy w tle, mam nadzieję, że ich tak, je tak nie słychać bardzo. Chciałbym to po prostu sprawdzić, bo coś mi się wydaje, że... No nie wierzę w to, że jest możliwość normalnie uczenia się tam kręgów do szóstego i że nie ma nigdzie run do kupienia czy do znalezienia. Tych lepszych. Coś mi się nie wydaje. Więc trzeba to ogarnąć. Będzie trzeba w sumie zadecydować. Bo nie starczy nam pieniędzy na to, żeby się nauczyć do szóstego kręgu, bo wydamy 3000 chyba. A 4000 wydamy na potki. Chyba, że wbilibyśmy poziom. Zobaczymy. Dobra, zobaczymy jak nam będzie szło w Korinis z orkami. Jeżeli dobijemy poziom, to będzie nam wtedy 10 siły potrzebne. O, i ten gulasz, też mi ktoś pisał. I on może teraz nam się też bardzo przydać. 10 siły potrzebne. To będzie 61 i 3 potki, bo 9 idealnie będzie na te 65. Znaczy na 70 to znaczy. Jeżeli to dobrze liczę. Trochę matematyki na początku, ale do ogarnięcia. Także idziemy w takim razie do Korinis. Najpierw chciałbym się przespać. Zobaczymy po prostu jak nam będzie szło z tymi orkami. Mam nadzieję, że dobrze. Już mamy ten lepszy miecz też nawet jeśli. Chociaż tym by było o wiele lepiej. I... Chciałbym po prostu... zrobić i magię, i... ten miecz założyć. Kurde no. Naprawdę. Zobaczymy. Wiecie, jakbym się spiął. Można by było to zrobić. W ogóle nie wydawać punktów nauki na siłę, jeżeli by mi się nawet to dobrze udało. Bo dużo jest przeciwników na przykład w klasztorze, to znaczy oni gdzieś tam są, ci poszukiwacze gdzieś tam pływają czy cokolwiek. Może było ich coś tam, wiecie,
gdzieś tam poszukać. Jakieś potwory pojedyncze też gdzieś są, jakbym się tak spiął. Zobaczymy też w mieście Kroinic, ile będzie orków. Ile nam expa też wpadnie. W Górniczej Dolinie też coś byśmy niby mogli znaleźć. Także no mówię, jakby się udało, to by się dało. No i zobaczymy. Tutaj mamy, poczekajcie, mamy 3000, tak, 3000 mamy. Każdy krąg kosztuje 500. Musimy to zobaczyć, może po prostu go odblokujemy, wiecie, każdy krąg, może będzie u niego jakaś opcja handlu nowa. Musimy to sprawdzić. Chcę poznać krąg drugi. 200 expa też za to dostajemy, to też na plus. 300 teraz. Ej, 400 to się przyda. 5, 500, 6, kolejny poziom 1000 expa, jak sobie życzysz. Ej, teraz mogę ci sprzedać runy, każda paczka run jest warta 500 sztuk. Proszę bardzo, strzeliłem i trafiłem. Runy mroku, o, ale to, kurde. Ej, ale to będzie kozak. Aż się trochę podjarałem, aż szczerze mówiąc. Prawda. To jest test będzie na początku. Kurde, napisałem pierwszy. Dobra, chyba nagrywanie jest włączone. Nie wiem. Pisę runy mroku. Bardzo dobrze. Co, runy to znaczy, że jedną tylko dostałem? A nie. O kurde. Ale many nie mam. To chciałbym. Ej, ale dodatek many 100. Jak to jest? Dodatek many 100, ja tego mogę... Trzymaj się ode mnie z daleka. Widzisz? Z tą swoją magią. Nie było takie trudne. Jak to jest, że wydatek many 100, a tutaj? Bo tak to nawet... A nie, no przecież nie użyjemy, nie? Założyć możemy, ale... A no właśnie. Skąd ja wezmę many tyle? Deadbolt, w ogóle tu nieprzetłumaczone. Kurde, no i się problem zrobił. Już się zrobił problem. Dobra, powiem wam tak. Hajs myślę, że ogarniemy. Tu jakieś też mamy miecze, jakieś tam zbrojki pojedyncze. Ogarniemy, myślę. Mordo ogarniemy. Hajs. Na eliksiry siły, jeżeli już. Także... No mam nadzieję, że to mi się uda. Ale kurde, tak bym chciał używać tych czarów. Ale gdzie tu ja teraz 50 many dobiję? Jak? Poczekajcie. Też jest opcja kupienia eliksirów na manę. Ale rozkminy. W tym odcinku odcinek rozkmin. Jest też opcja kupić mikstury na właśnie na manę, bo też miały, jeżeli dobrze patrzyłem. Tak naprawdę niby nas pieniądze trochę blokują, znowu. Ale, miasto, oczywiście. W mieście jest duża szansa na to, że będziemy mogli dużo znaleźć, oczywiście. Jakbym się tak też spiął, mówię, nie? Kurde, ale to jest to, że to, ta modyfikacja też nie jest aż tak długa. I co, no wszystko tak zrobię, będę się starał, a tu zaraz koniec gry pewnie będzie. Już się do 6 rozdziału chyba zbliżamy, chociaż nie wiadomo też, co nas czeka na tym końcowym rozdziale. No nie wiadomo, czy będzie trzeba być bardzo silnym. W ogóle nie wiem, jak orkowie... No ta. Biją mocno. Jest jakaś runa, której w ogóle mógłbym użyć? Strach, to strach mi nie jest potrzebny. Deadbolt, co to było tu? Święty pocisk? Tak, chyba tak. O nie, to jest święty pocisk. Czyli tego nie możemy. Zobaczmy to. Święty pocisk, 60 many. Nie mam nic na manę, nie? No, niestety. To muszę sobie, kurde... Na dziewiątce, na czwórkę to muszę dać. No, nie, nie przetłumaczone czy coś tam. Sprawdźmy to. A to jest... Kula ognia. Mówię. Ej, ale... Kurde, to moc to bije. Jest na 3 strzały jest jeden ork z tej kuli. No
O, cholipka. A jeden biegnie. Dobra, jednego zrobimy mieczem. W sumie go dowijemy, no. Już wam kiedyś mówiłem, że walka z orkami jest tak bardzo fajnie satysfakcjonująca. Naprawdę, skurde. Ja to tak uwielbiam. Oczywiście jak sobie radzę, nie? Ej, dobra. Trochę czarów, trochę walką wręcz. Ogarniemy. Ale no mówię, pojedynczo. Już po Nebeliara bym się lepiej czuł, ale... Kurde, no nie, no nie wiem, czy mi się tak uda. Powinno się udać się. Że na plecy mi chcą troszkę odchodzić. To się nie robi. A te boczne ciosy to naprawdę jak czasami fajna seria wejdzie. Tego dobijmy szybko, bo zaraz skinę. Dobra. Kurdeż. Krzaki mi przeszkadzają. Nie. Nie widzę nic prawie teraz już w ogóle. Jesteś mój. Jesteś mój. No i orkowie też czasami właśnie jakieś miksturki mają, nie? Mamy też w razie czego leczenie pod runą, także też fajnie. Dobra, myślę, że to jest do ogarnięcia oczywiście. Jest to do ogarnięcia. Poziom, czy wbijemy poziom 11? Jak się postaramy, może. Czyli musielibyśmy tak naprawdę w sumie całe miasto chyba odbić. Całe miasto przeszukać. Kurde, z elitami może być problem. No właśnie, biegnie elita 1. Elitarny. Jeszcze uderzyłem, kurde, w ten. Mieszkam. Być może to słyszeliście. Panowie. Mówiłem, pojedynczo. Nie chcą pojedynczo, no nie chcą. Aha, jeszcze... Widzieliście to? Co tu jest? Aha, teraz tego... Nie no, coś tam jest. O. Co za... Shit. Przez to się, kurde, wywaliłem teraz. Czy uda mi się jednego jeszcze? Ta. Już. Z elitarnią też w ogóle... O, no niby tak, ale nie do końca. Chociaż... Spoko. I od razu możemy przetestować... Ja pierdziele, elitarnego to... Jest... Jak na sali. Zobaczymy. W sumie tym sposobem... Chyba nawet nie za bardzo dopuścimy go do nas. W sumie no. Chociaż no kurde weszło mu. Ale jest mocny. Nie ma tutaj żartów z elitarnym. Także powiem wam tak. Szybko trzeba jednak ten szpon załatwić. Znaczy szpon. Siłę na szpon. No były szpon, no na tą broń. Co 210 damage. No zaraz nie wytrzymam. Ja pierdziele, no pod koniec, jakie to jest chamskie. Nie wiem czemu się tak dzieje, w poprzednim odcinku to samo. To, że tam widzieliście kilka urywków z walki z Setem, z tym panem ciemności w klasztorze, tym takim wielkim bossem można powiedzieć. To jest nic. Ja tam przycinałem trochę walki. Trochę prób to znaczy. Niektóre próby to bardzo źle kończyły. I tam też kilka było tak, że pod koniec już jestem i na hita jest. Był ten pan cienia i nagle dostaję. I ginę, niestety. Więc no, nie było... Nie było fajnie. Panie orku. No tak, z plecami, no to...
To jest dobre. To jest... po prostu kosmos. Żaden nie widzi, żaden nie czuje, żaden nie słyszy. Ale jak już jeden coś tam, coś mu się ten, to... wszyscy nagle biegną. Szkielet, ciekawe kogo. Strój obywatela, kiełbasa, menzurka, stroje... Zobaczcie, no te stroje coś tam zawsze też nam dadzą, nie? Co tu się odpierdzieliło? Jakie wrota dziwaczne. Znaczy to z dworu Yldorad, nie? Ale... co do dworu Yldorad, to ciekawe, czy będziemy musieli przechodzić przez te wszystkie próby i tak dalej. No mam nadzieję, że nie, no przecież gdzie? Te, wiecie, te... pułapki... to wszystko, wszystko, nie? Nie wiem, kurde, no hajs jest potrzebny, ale... czy... teraz tak wszystko nie mamy Uniona, nie? No szybko by poszło w sumie. Kurde, te skrzynki to nie powinno być pozamykane moim zdaniem. To jest tyle roboty z tym, ja nie mam wytrychów w ogóle prawie. Ja muszę to robić na czterech wytrychach i wczytywać. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Nie wiem, czy zapamiętałem. Tak pół na pół. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Kurde, źle. Tak nawet nie chciałem jakoś zapamiętać, tylko mówiłem prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, okej. Okay. Złoto, ein, blut, kels. Nie umiem w niemiecki jak coś, także... proszę się mnie tu nie czepiać. Niektóre przedmioty nie zostały jakby przetłumaczone, chociaż... to było już przetłumaczone, więc nie wiem, ale to jest ten krwawy kielich raczej, puchar. Dla gildii złodziejów. Gildii złodziei. Złodziejów? Złodziei. Kolejny kufer. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, okej. Okay. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. 100 sztuk złota, no... wiecie. Zbiera się, zbiera. I będzie, nie? Tak, 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 czyli te mikstury raczej na pewno kosztowały 800, jedna. No i 10 możemy kupić, czyli jeżeli one nam dają 3 siły, no to 30 siły nam wpadnie. Ale... potrzebne jest nam tylko na te 75, nie? Czy ile? 70, no właśnie. Teraz 9, no i 3 będą nam potrzebne, jeżeli sobie wbijemy te punkty nauki, które już mamy. Ale 3000 jest nam potrzebne do poziomu. Tylko że drugi poziom, znaczy następny poziom moglibyśmy też korzystać niby na manę, tylko że to też już pewnie będzie za 10, więc słabo. Ale jeżeli byśmy coś tam też mikstur na manę chcieli kupić, też by można było w sumie to zrobić. Kurde. Tak. Tak, tak, tak. To się musi udać. To się musi udać, na pewno. Nie no, te kufry pozamykane, tak mi się nie chce tego otwierać. Bo to wiecie, chodzi o to, że no muszę później zapisywać, przeczytywać. A, klucze, nie. Klucz jest tutaj. Krwawy puchar 150, aha, czyli tu jest... a nie, okej, okay, czyli... tutaj było przetłumaczone, a w ekwipunku sorki nie było przetłumaczone. Nie jest przetłumaczone. Okej, okay. Ale wiem o co chodzi. Zurki coś tam. Mam jak w ogóle jakąś alchemię rozwiniętą? To by się fajnie też. No kurde, gdzie no? Drankenbrauen, coś tam, to chyba to na stałe będzie? Nie. Znaczy nie wiem, bo w sumie. Aha, czyli nie mamy alchemii rozwiniętej. Mogliby. Nie wiem, tu są jakieś dziwne. Zdestyluj gorzałkę i zmień tytoń. Przetłumaczyłem, nie no, po prostu pamiętałem, jak to było. Nie wiem. Ale raczej to nic potrzebnego. Ale tu będzie roboty z tym Korinis. Nie wiem, czy mam to uciąć trochę. Ciągle się zastanawiam. Kurde, skoczyłbym teraz do tej Górniczej Doliny, bo wiem, że ma też dużo tych rzeczy, takich mieczy, nawet jeśli jakiś punkt, jakieś zbrojki, to wiem, że też by, kurde, za to było dużo hajsu.
To co to? Przejdzie się? Przeszło się. Stół zabrali orkowie, kurde, po co im ten stół? W sumie nic nie ma chyba. Ciekawe, czy wyjdę. Chociaż nie, no przecież mam zawsze teleport. No nie wiem. Trzeba w ogóle uważać, bo tu może być jakiś ork w środku. Też nie zamknęliby go. Dobra, chyba zrobimy tak, wiecie? Skoczymy sobie do górniczej. Prawo, lewo. Co to wszystko w prawo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystko w prawo. 50 sztuk złota. Tak, dobra. Robimy to. Wracamy na chwilkę do górniczej. Mówię. Kurde, no dużo mamy tych. Zobaczcie. 1500. No wiadomo, na handlu będzie taniej. 2400. 4000. 600, coś tam, 800, 500. Tu mamy jakieś jeszcze różne różności, uda się. Jak nie, wrócimy jeszcze tam, spoko. Wiecie, no różnie bywa, kurde, no nie jest aż tak łatwo też. I mówię, no, te czary też nawet, jeśli mogłyby mi pomóc, nie? Wiem. Także dobra, wrócimy się w sumie na zamku, nie? No dobra, jesteśmy już w zamku. I idziemy do tego handlarza. No miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki wszyscy razem, żeby nam się to wszystko udało. Chociaż wiecie, no będziemy tu mogli wrócić oczywiście jeszcze, ale... gdzie on był? Chyba tutaj. Ten, co ma zamiar gdzieś iść. Możemy sobie zapisać. Pokaż mi swoje towary. Aha, to widzę, że na manę nie ma. Ale lipa. No to chyba się tak za bardzo nie pobawimy tymi czarami, szczerze mówiąc. Kurde, no. No to w jaki sposób? Ja mam many, kurde, nabić. To też nie jest to jakoś tak zbytnio przemyślane, powiem wam szczerze. Coś mi się tak wydaje. Teraz jak tak nie mamy dużo biegania, to już jestem dość spokojniejszy, ale w poprzednim odcinku było tyle biegania. Nie jest to mod najwyższych lotów, porównując do tamtych, które już ogrywałem, ale tak to ogólnie niby spoko się gra, bo się tam szybko osiąga. Różne. Aha, takie ceny. Ja pierdzielę, co to złodzieje, nie? No nic, no sprzedajemy. Tyle w temacie. Czyli 800, czy 4 koła musimy mieć. Te runy. Śmieszne jest to, że runy możemy paczkę kupić za 500, a później każda pojedyncza za 450, czyli... Jeżeli nawet by była opcja kupienia jeszcze raz tych run mroku, ale nie ma, no to byśmy mogli zarobić, no ale no nie ma. Ale nie wiem, czy bym chciał tak robić. Te księgi też możemy sprzedać, bo to tak naprawdę... O właśnie, 750, 750, no zobaczcie. Już je wyczytaliśmy, nie są nam potrzebne. No dobra, bierzmy wszystkie na siłę. Co ja, jak żebym to policzył? To 5 koła chyba potrzebne jest. A nie, dobra, bo ja liczyłem tyle, ile mi tylko potrzeba eliksirów siły, także spoko. Także spoko, spoko. Niby można by było wziąć, nie? Więcej, ale kurde, no już tak... Czarna perła... Przesadziłem, no jednak... Jest trochę potrzebne tego wszystkiego. Możemy sprzedać. No i tak to poza tym, to... Nie ma za dużego sensu chyba tutaj, może na jedną, chociaż... O, te pancerze. O właśnie, przecież nie. Co to się stało? Zjadło mi wszystkie chyba. Mam nadzieję, że nic, bo tam... O! Co za zbugowany shit. Tchnienie śmierci mi zabrało przy okazji. O Boże. Dlaczego? Za jakie grzechy? No, trzeba uważać, muszę myszką chyba klikać. Okej. Dobra. Wszystko jest raczej w porządku. 3000, tu jeszcze te księgi sprzedawaliśmy. Ej! Musimy... Kamienne tabliczki. O tak! O tak! Także jest spoko.
Co jeszcze? 5000. Ile możemy kupić? Jeszcze jedną byśmy mogli, będzie nawet spoko. 800. Dobra. Czy coś jeszcze moglibyśmy tutaj? Raczej nie. I teraz tak. Punkty nauki idziemy wydać. Później eliksiry pijemy. I te kamienne tabliczki. Możemy czytać. Fajnie. Tylko kurde, mamy takie bardziej. No jest magia, czyli na manę. Plus 2. Magia na manę plus 4. Siła. Później przeczytamy. Ale kurde, teraz pomyślałem sobie, panie i panowie, że można by było chyba do Jarkendaru sobie skoczyć, jeżeli jest opcja. Bo tam, tych kamiennych tablic, można by było trochę uzbierać. Bo one są szczególnie właśnie stamtąd, nie? Kurde, no jest dużo pomysłów do realizacji. Ale czy jest na to wszystko czas? Chociaż nic mnie nie goni, nikt mnie nie goni, nic mnie nie goni. Dobra, czyli teraz plan jest taki, idziemy po prostu wyuczyć się siłę. Za te punkty nauki, które mamy. Pijemy mikstury. Dobra, jesteśmy z powrotem, Access Violation mi wyskoczył niestety. Musiałem od nowa gierkę włączyć, więc idziemy do Gorna. Czy my to tak naprawdę moglibyśmy ten pas, kurde, ściągać? A no i właśnie, nie mam już żadnego ani pierścienia, ani amuletu na siłę, to też by nam mogło pomóc. Ej, czy nawet na manę. I znowu mnie kusi Jarkendar, bo tam też można było takich, kurde, rzeczy coś odnaleźć. Chyba mam plan. Ale najpierw siła. Ucz mnie. Dobra, mamy 56. I tyle wystarczy. 14 punktów siły nam potrzebne. 7. Potek. Pijemy wszystko. Raczej mi się wydaje, że już broni lepszej nie będzie. I tak by był problem z punktami nauki, raczej bardziej dalej. Pijemy wszystko. Nakładamy miecz. 210 obrażeń. 2 na plusie siły, zawsze oczywiście, no to spoko, bo im więcej siły też większe nasze obrażenia, ale to mamy kamienne tablice, to nam daje 2, okej, okay. Wszystkie sobie weźmy i jest plan taki, bo zazwyczaj przedmioty, które ogólnie bywały w Gnący Kruka czy coś ten, to zachowane to jest wszystko, nie? I skoczę na Jarkendar. Tak poza odcinkiem zobaczyć co i jak tam. Chociaż w sumie jeżeli będę tylko szukał kamiennych tablic powiedzmy, no to raczej nie będzie to, nie będę robił z tego tam materiału. Chyba się nie obrazicie. Ogarnę sobie to, wrócimy tutaj. W tym czasie akurat tam mi się może zrenderuje właśnie odcinek akurat. I go wstawię na YouTube. Znaczy wrzucę, bo tam wiadomo na publik dalej jest. To mniejsza. I no zobaczymy. No mam nadzieję, że po prostu chodzi o te kamienne tablice, że mam nadzieję, że ich wyciągnę trochę i jakieś amulety, pierścienie. Żeby mieć więcej siły, więcej many. Żeby mieć po prostu możliwość założenia tych lepszych run, korzystania z nich. Fajnie by było, kurde, mieć 100 many, nie? Natchnienie śmierci. Fajnie by było mieć w ogóle, no, więcej tej many. Zobaczymy, także jak na razie kończymy. Trzymajcie się do kolejnego, cześć.